Można spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi zamiast przy kieliszku, mówią ludzie, którzy wygrali z nałogiem. 10 załóg wystartowało w 9. amatorskim rajdzie samochodowym, organizowanym przez Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości Przyjaźń. Taki rajd to nie tylko jest rajd, można powiedzieć, przejechanie się tam 35 km, 40, ale to jest w jakiś sposób jakaś terapia dla nas, dla ludzi, spędzanie wolnego czasu na weekendy i fajnie, że oni są przy nas. W naszym środowisku integracja jest na pierwszym miejscu. Spotkać się z innymi osobami z innych klubów, powymieniać swoje poglądy. To jest wspaniała forma i więcej takich imprez powinno się odbywać. Niełatwo w wolny dzień wstać z łóżka wcześniej rano, żeby pojawić się w Sieradzu przed 9:00. Nikt jednak nie narzeka, kiedy chodzi o sieradzki rajd. To w pewnym sensie kontynuowanie terapii dla ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu. Są takie właśnie załogi, można powiedzieć, które mają problem alkoholowy. Ja się cieszę bardzo, my się też cieszymy, że takie rodziny przychodzą i podpatrują, można powiedzieć, na pierwszy raz, co to za ludzie, jak to działa i na pewno to jest pierwszy krok zrobili już. Byłem w zeszłym roku na tym rajdzie, fajna zabawa była, niezłe miejsce zająłem, no i chcę się dalej bawić, popularyzować trzeźwość ze Stowarzyszeniem Przyjaźń. Sławka Żyły. W tym roku pan Andrzej zabrał ze sobą kolegę, który jeszcze nigdy nie uczestniczył w takim rajdzie. Pan Janek nie wie, czego właściwie może spodziewać się na trasie. Nie tylko on zresztą. To jest niespodzianki są same pewnie. Po raz pierwszy tutaj startuję w tym rajdzie. I nie wiem, jak to do końca wygląda. Troszkę jest zaskoczony tą mapą. Myślę, że inaczej troszeczkę będzie przygotowany. Ale myślę, że sobie poradzimy, nie będzie tak źle. Niektórym rzeczywiście zrzedły miny na widok map. Zostały przygotowane tak, jak dla zawodowych rajdowców. Potrzeba więc było trochę czasu, żeby rozgryźć, co oznaczają poszczególne symbole. W tym czasie pomysłodawca imprezy rozgrzewał rękę przed startem pierwszej załogi. Na trasie okazało się, że nie zawsze droga jest równa i gładka. W pewnym momencie asfalt po prostu się skończył. Na punktach kontrolnych trzeba było odpowiadać na pytania, na przykład o szerokość zbiornika Smardzew, obok którego przejeżdżali zawodnicy. No takie w miarę. Wydaje mi się łatwe. A co sądzicie w ogóle o takiej imprezie? No fajna impreza. Bardzo ciekawa. Nie pierwszy raz jadę. Fajnie. No właśnie, tu jest problem. Bo przyjeżdżają ludzie, można spojrzeć się radza i pytają się, Sławek, powiedz mi, jaka trasa. Ja nie udzielam żadnej informacji, staram się co roku trzymać o tajemnicy. Jest to ciekawostką no, dla tych ludzi, bo jeżdżą, to jest trasa między okolic Sieradza. No i niech zobaczę, jak wygląda nasz piękny Sieradz, jak się rozbudowuje. Najtrudniej było w Chałupie Małej i nie tylko dlatego, że łatwo było pomylić trasę. Zawodnicy mieli drobne kłopoty z odpowiedzią na niektóre pytania. Na przykład, jak nazywa się proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Chałupskiej. Mimo to nikt się nie poddał. Nie było tak tragicznie. Na jednym żeśmy problem mieli, nie wiem, to z Chałupi bodajże, jak żeśmy wyjeżdżali. Jakoś nie wiem, czy nie zauważyliśmy, czy złe oznakowanie było, ale tak to fajnie, super. Za rok przyjeżdżamy, jeżeli będzie. Będzie na pewno, bo rajd Sieradzkiego Towarzystwa Trzeźwości Przyjaźń to coś więcej niż tylko zabawa. Wszyscy uczestnicy dostają nagrody, najlepsi zdobywają puchary. Najważniejsze jest jednak spędzenie czasu z najbliższymi na trzeźwo. Można porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, jak trudno walczyć z nałogiem. Razem są po prostu silniejsi.